Cześć! Drodzy widzowie, witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj bardzo ważny odcinek. Ostatnie 6 zdrapek z udawanej paczki Crystal Cash. Dzisiaj wszystko się okaże. Ile będzie wygranych zdrapek, jaka będzie kwota. Także mam nadzieję, że nie wypadnie źle. No, już coś mamy, ale wszystko powiem na podsumowaniu. Natomiast fajnie by było, gdyby jeszcze dzisiaj coś się pojawiło. Dobra. Tym samym systemem idziemy, co ostatnio. Raz z przodu, raz z tyłu. Spotkamy się w środku. Dziesiątka jest moja, bo przypominam, że Gosia G, moja widzka, wykupiła 11 zdrapek, także koszty są rozdzielone. Koszty i zyski. Dobra. Mamy 21, 4, 35, 31, 1, 26, 39, trójka, dwójka, 11, 19, 6, 15, 5, i 28, 23, 22, 9, 32 i 12. Chyba żaden odcinek nie zaczął się wygraną, ciągle zaczynam pustakami. Teraz zdrapka z numerem 18, również jest moja. Szukamy czwórki, trzydziestki, dziewiątki, dziewiątki, trzydziestki, ósemki i trzydziestki, jedynki, albo tych wygrywających symboli. Oba się już pojawiły w poprzednich odcinkach, także fajnie, bo wcześniej nie miałam żadnych symboli w tej zdrapce, tylko wygrywające liczby. Fajnie, że przy okazji udawanej paczki się to zmieniło. Dobra. 27 brak, 37 też, no 18, 35, 22, 21 i 2, 32, 40, 6, 34 i 16. No nic, nie chcę na razie wpaść. Zdrapka z numerem 12 i ta zdrapka jest Gosi. Trzymajcie kciuki, żeby tutaj jeszcze Gosia coś zyskała. Mamy 25, 19, 37, 28 i 7. Niech to będzie jakaś perełka. Mamy 12. O, fajnie. Widzisz, Gosiu, jest plik, jest wygrana na Twoje konto. Super. 35, 24 i 3. Niech to nie będzie jedyna wygrana. 36, 18, 31, 22 i 27. Poproszę więcej wygranych dla Gosi. No. Zdrapka na razie się nie słucha. 13, ostatni rząd. 32, 33, 17, 29 i 15. Tylko plik dający 10 zł. Ok. Teraz drapka z numerem 17. 17 jest moja. Zobaczymy, czy będzie szczęśliwa. Oby. 27, 39, 26, 24 i 38. Fajnie, że przed chwilą wpadła wygrana, bo tym samym nie było odcinka
tej udawanej paczki bez wygranej jakiejkolwiek. W każdym odcinku coś wpadało. To jest fajne. 8, 21, 37, 3, 31, 19 i 13, 6, 32, 25, 35 i 33. Nie ma wygranej niestety. I ostatnie dwie zdrabki. 13 Gosi. No, trzymamy kciuki, żeby jeszcze ta 13 też coś przyniosła. 31, 13, 7, 16 i 26. 12, 38, 24. 34 i 33, 15, 2, 32, 1 i 23, 27, 5, 40, 9 i 8. No, ostatni rząd do roboty, 13. 6, 28, 18, 17 i 4. A, masakra, masakra. No nie ma nic. Ostatnia zdrabka została z numerem 16. Jest to moja zdrabka i jest to ostatnia zdrabka udawanej paczki i ostatnia na tym odcinku. Dobra. 23, 35, 24, 28 i 1. 37, 36, 21, 18 i 16, 6, 13, 2, 40 i 19, 29, 38, 7, 39 i 22, 8, 32, 26, 15, i 25. Ostatni pustek. No to przechodzimy do podsumowania. Mam tu już przed sobą zdrabki. No i powiem Wam, że udawana paczka wyszła bardzo, bardzo słabo. No niestety, takie jest lotto. Takie jest też moje szczęście. Z 25 zdrabek wygrało 5. Także to wszystko. To są pustaki. 20 pustaków. Masakra. Myślę, że nie będę już robić udawanej paczki. Żadnej. To był taki eksperyment na 900 subów. Teraz myślę, że jakbym chciała przetestować zdrabki z różnych paczek, to maksymalnie na przestrzeni myślę 5, może 10, ale już myślę całych paczek udawanych nie będę robić, bo to jest jednak strasznie duże ryzyko. No i w tym momencie chciałam bardzo, bardzo podziękować Gosi, że pomogła mi z inwestycją. Wykupiła ode mnie 11 zdrabek, dzięki czemu ten mój minus jest dużo mniejszy niż mógłby być, ale mimo wszystko żałuję, że się zgodziłam, żeby Gosia zainwestowała w te zdrabki, no bo w zdrabkach Gosi wpadły tylko dwie wygrane, dwie dyszki. Także Gosia odzyskała tylko 20 zł
ze 110 zainwestowanych. No, myślę, że jednak nie będę szła na takie współprace, bo teraz jest mi bardzo, bardzo głupio, że Gosia tyle straciła. No trudno. Broni mnie jedynie to, że sama zaproponowała i zechciała ode mnie to wykupić. No dobra. Podsumowujmy. Wpadło 30 zł. W strapce z numerem 24. W dziewiątce wpadło 20. I wpadły 3 zwroty 19, 7 i 12. Co daje łączną wygraną na kwotę 80 zł. A wkład łączny był 250, także no, wyszło 170 na minusie. Duża przepaść. Niestety, tylko 80 zł się zwróciło, ale mam nadzieję, że eksperyment Wam się podobał, że fajnie Wam się oglądało odcinki udawanej paczki. No i ja na pewno miałam dużo frajdy z tego przez ten czas gromadzenia zdrapek i drapania. Wiem już, jak to wychodzi, na własnym przykładzie sprawdziłam i wiem, że no nie warto, jest za duże ryzyko. Dobra, kochani, dziękuję, że byliście ze mną. Zostawiajcie dla Gosi serduszka za to, że tak bardzo mi pomogła w rozłożeniu kosztów. No i dobra, widzimy się na następnych odcinkach, już takich bardziej standardowych, i zapraszam do dalszego subskrybowania kanału. Pa, pa, kochani.